państwa do wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie 1%. Do końca kwietnia mamy możliwość przekazania tej darowizny. Nic nie tracimy, a wiele zyskujemy. Przekazując środki w postaci 1% dla organizacji działających w naszym regionie, jest ich ponad 20 i kilkadziesiąt jeszcze innych, które mają filie na naszym terenie, wspieramy organizacje, wspieramy też działania na rzecz osób potrzebujących osób, ale także zwierząt, hospicjów, szkół, placówek oświatowych i lokalnych społeczności. Środki, które przekazujemy nawet w najmniejszym wymiarze poprzez otrzymanie przez poszczególne organizacje, dają bardzo dużo, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset drobnych kwot urasta do rangi wielkiej sumy, która jest dla organizacji bardzo ważna i bardzo przydatna w działaniach. Dzięki temu popularne NGO-sy mogą realizować szereg działań w następnym roku.